którego koalicjanta pan by wybrał? Ja bym chciał tylko na początku powiedzieć, że za nami ostatni weekend kampanii, trzy bardzo ważne dni. Ale panie pośle, czy możemy jednak zacząć od odpowiedzi na pytanie? W tym czasie sześciokrotnie na żywo pokazywany był Bronisław Komorowski. Andrzej Duda, pomimo tego, że miał wiele ważnych wystąpień, ani razu. Panie pośle, Andrzej Duda dzisiaj w Wiadomościach. Przyjmuję do Wiadomości pana uwagę. Chciałem tylko powiedzieć jedno. Jutro składamy pismo zarówno do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale pan wie, że jutro Andrzej Duda jest na przykład dziś wieczorem gościem programu. Będzie siedział przy tym stole Andrzej Duda. To pana uspokaja, czy nie? Bronisław Komorowski, ani razu. Ale Andrzej Duda, i chciałbym tylko powiedzieć jedno. Pan ma taką koncepcję, żeby odpowiadać na pytanie? My w takiej farsie nie będziemy brali udziału. Chce pan mieć swój wieczór. Dlatego chciałbym tylko podziękować bardzo. To jest farsa. Nazwijcie TVP Info Komorowski Info, bo tak po prostu nie można. My się na to nie godzimy i my jako Prawo i Sprawiedliwość po prostu... No, panie redaktorze, to jest po prostu farsa. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dobra. Też uważam, że to jest farsa. Całkowicie z panem się zgadzam. Bardzo dziękuję.